Ania Kulej TV Reklama, ze mną Łukasz Magikal, brat Daniela Magikala, cześć. Siema, siema. Jesteśmy po zadymie przed Prime 5. Co tam się działo? Wyjaśnialiśmy sobie swoje konflikty, ale nie doszło do skutku w sumie. I sobie wyjaśnimy to 1 lipca w Oktagonie. A już formuła wybrana? Jeszcze nie. A jak myślisz, że będzie po twojej stronie czy po Adriana? Zobaczymy, negocjacje trwają. A powiedz mi, ta geneza tego całego konfliktu, jak z twojej strony opowiedz wyglądała? No, wykorzystują byłą dziewczynę Daniela, uciekła do nich i zrobili z niej przedmiot tak naprawdę. Nie chcę już o niej dużo gadać, chcę, żeby coś się w końcu skończyło. Ludzie sami widzą, jak jest i tyle. Ale myślisz, że to wcześniej było planowane, czy oni po prostu dowiedzieli się, że ona jest w Warszawie, dlatego się z nią skontaktowali, czy myślisz, że Nicola to już wiedziała, co chce zrobić? Sytuację chcieli wykorzystać na moje. A myślisz, że inwestowanie jakby pieniędzy tylko w wygląd i tak naprawdę w jakieś przyjemności, to jest ta droga, czy nie lepiej, żeby powiedzmy w jakiś rozwój to zainwestować? To jest w ogóle bez sensu. To nie jest pomoc dziewczynie, tylko inwestycja i wykorzystywanie. Myślisz, jak to się skończy? Skończy się jej fame, to ją wyrzucą na moje. Tak się skończy. Jeszcze dojdzie do tragedii, jak na moje. Ale też widziałam, że twoja mama przeszła metamorfozę. Jak oceniasz? Bardzo ładnie wygląda się, bardzo zmieniła. Nie poznałem mamy w salonie i oby tak pozostało. A skąd ten pomysł? W sumie nie wiem. Daniel chciał mamie pomóc, jakoś ulepszyć jej już miłe chwile czy coś i tak wyszło. Ale na początku chyba nie było jakoś na tak, ale w końcu się przekonała i pojechała do tej Warszawy. No i bardzo się cieszę z tego. Tak zadowolona jest tak. Z fryzury? Tak, bardzo. A jak przygotowania do walki? Trenuję ciężko z ekipą Patryka Gleby, z zawodnikiem KSW. Bardzo mnie przygotowali i pokażę bardzo dobrą walkę 1 lipca. Myślisz, że masz szansę? Na pewno. Ludzie też tak sądzą i mam nadzieję, że tak będzie. A twój brat Daniel, robiąc live'y na TikToku, zgarnia dużo pieniędzy? No, takie chodzą słuchy. O pieniądzach nie będę rozmawiał. Ale to robi, myślisz, dla pieniędzy czy dla fanów? Daniel nigdy tego, co robi, nie robił dla pieniędzy, tylko dla widzów. Czyli widzowie są dla niego najważniejsi? Tak. I myślisz, że mógłby oddać te pieniądze na cele charytatywne? Tak, i nieraz już oddawał. Robił zbiórki, dla Wośpa nawet robił i dużo zbiórek robił dla chorych dzieci. Ostatnio twój przeciwnik Adrian miał pojawić się na gali charytatywnej VIP i zrezygnował z niej. Myślisz, że Adrian jest taki, że właśnie tylko patrzy na pieniądze, a jak coś jest za darmo, to tego nie robi? Tak uważam, bo mógł pomóc dzieciom i te pieniądze przekazać dla chorego dziecka, co jest organizowana ta gala. Nie, to nie było dla chorego, tylko dla dziecka, który wyjazd za granicę na mistrzostwa właśnie tam w MMA. Nie wiem, nie śledziłem, ale tu dostał walkę za pieniądze i wolał pieniądze wybrać niż pomóc dziecku. A dlaczego Daniel nie walczy? Bo Adrian nie zasługuje na walkę po pierwsze z Danielem, a po drugie Daniel niedawno wyszedł z więzienia, miał nogę złamaną i nawet nie miał jak się przygotować. A dlaczego, że nie zasługuje? No bo on tak naprawdę Adrian kim był przed tą dramą? Nikt o nim nie gadał, nikt o nim nie słyszał tak naprawdę. To dlaczego miałby dostać walkę z moim bratem? No a ty dlaczego wziąłeś tę walkę? Bo dostałem taką propozycję i walczę o honor rodziny. Dobra. Czyli robisz to dla brata? Tak, i dla mamy. A kogo widzisz jako przeciwnika Daniela? Nie wiem. Zobaczymy, co wyjdzie. A jakąś federację na przykład? Widzisz go w którejś? W Prime go widzę, albo gdzieś indziej. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. A jakie Daniel ma relacje z Adrianem Ciosem? On bardzo negatywny. Wrogowie. A kiedyś byli przyjaciółmi. A myślisz, że jak się spotkają face to face, to co się wydarzy? Przyjaciółmi to jest za mocne słowo. Znajomi. Nie podadzą sobie ręki. Za już gruby temat i się nie pogodzą. Bo zabrał mojemu bratu dziewczynę i to jest człowiek bez zasad. A Adrian obraża twoją rodzinę? Tak, no po poprzedniej konferencji obraził moją mamę i mnie. A w jaki sposób konkretnie? No, że Daniel niby tam coś na mamę robił, że moja mama spożywa i to obraźliwe jest bardzo. I mi się to nie podoba. I za to zostanie rozliczony 1 lipca. Czyli stoisz w obronie rodziny i zrobisz wszystko, żeby pokonać, tak? Przeciwnika. No i co? Dokładnie.
A jaką macie opinię w Toruniu? Myślę, że dobrą. Daniel się bardzo zmienił teraz. I to widać, że wszystko idzie na plus. Glow up przychodzi. Tak. Lepszy niż no, jego była dziewczyna. Na pewno. A szuka dziewczyny? Tak, jeździ po klubach i szuka swojej Maju Maju. Są jakieś kandydatki już, które mu się podobają? Nie, bo nie rozmawiam o takich rzeczach z moim bratem, ale pewnie jakieś są. Dużo się odzywa do niego. No to widziałam na TikToku, że naprawdę jest dużo chętnych, tylko zastanawiam się, czy jakaś już wpadła mu w oko. Na pewno jakaś wpadła, ale tu musi dobrze wybrać, nie? Bo znowu będzie dla fejmu i źle się znowu to skończy. A co myślisz o Amadeuszu Ferrarim w tej całej aferze? No moje to się bardzo źle zachowuje i szuka tylko zysku z tego. Teraz też pojechali za granicę na wakacje. A Adrian podobno ciężko trenuje, tak się tłumaczył. Nie śledzę i tak. Mnie to nie interesuje, co oni tam robią. Niech robią, co robią i niech się nie wtrącają. I nie obrażają mojego brata. Bo widziałem, że Adrian Amadeusz obrażał mojego brata ostatnio na streamie. A co myślisz o tym, że Wardęga i Boxel się odcinają od tego? Od czego? No, od tej całej afery. No, chyba dobrze, nie szukałem z tego zysku. No moje dobrze, że tak robią. To jest takie promowanie też by było, jakby w co ingerowali. A zawalczyłbyś z Amadeuszem Ferrarim? Nie. Nie. Dlaczego? Nie mam szans nawet z nim. Może kiedyś? Jest za mocny? No, coś tam potrafi. No, to bez sensu walka by była. No, o co tak naprawdę? Jest w innej też federacji. Jest w innej federacji, ale jednak w tym konflikcie i też ma coś wspólnego. Coś tam ma. No moja to nie ma sensu ta walka. Boisz się go? Nie, bać się nie boję. Bez sensu taka walka. A z kim jeszcze byś zawalczył? Na razie nie patrzę, z kim bym walczył. Patrzę na razie na tą walkę, którą mam teraz. A jeszcze mam takie pytanie. Jak oceniasz glow up Nicoli? Podoba ci się? W ogóle widziałeś jej stylizację na urodzinach ostatniej wielkiej imprezie? Nie chcę o niej rozmawiać już. Nie obchodzi mnie ta dziewczyna. A dlaczego nie chcesz rozmawiać? No, ja nie chcę już ingerować i nie chcę być powiązany z tą dramą i kojarzony z tego, tylko chcę być skojarzony z walką, a nie z jakiejś dramy z taką dziewczyną jak ona, która poleciała tylko na pieniędzy. Czyli masz taką o niej opinię? Tak. Tak. Czyli złą. No, mam złą. No. Ale jak mieszkała tam u was, to jak się dogadywaliście? Wiedziałeś, że ona będzie w stanie coś takiego zrobić? No, po takiej dziewczynie to by wszystko można było się spodziewać. Po jakiej? No takie jak ona. Czyli? Poleciała na fame tylko, no i tyle. Wykorzystała mojego brata i teraz poleciała dla pieniędzy i fejmu. Czyli ty od razu jakby czułeś, że ona to robi dla pieniędzy, ale mówiłeś coś na ten temat Danielowi? Próbowałeś mu przemówić do rozumu? Coś tam gadałem, ale to już nieważne. No ale serce nie sługa. Dokładnie. A co na to twoja mama? No negatywnie też bardzo na tą dziewczynę jest zła i... Ale konkretnie co mówi? Ludzie widzieli, co mama mówiła i to nie chce mi się tego już przypominać. Już nie chce mi się gadać o tej dramie, bo to już jest męczące bardzo. Czyli teraz szykujesz się do walki, to wszystkiego dobrego. Dziękuję.